Siema widzowie, jestem od Wixu, Wixu. Dzisiaj witam was w kolejnym odcinku z oglądania trailerów. Widziałem, że 6 dni temu wyszedł trailer do Ant-Man i Osak Quantumania z Wrasną II i nawet znalazłem polski dubbing od Marvel Polska oficjalnie. Także w sumie śmiesznie. Także stwierdziłem, że sobie obejrzę. Bo czemu nie? Jeszcze nie oglądałem, widziałem pierwszy zwiastun, ale widziałem już, że powstało dużo filmów na temat drugiego zwiastunu, w sensie, więc oglądamy, bo jestem ciekawy. No i szczególnie już polski dubbing. Napiszcie, co sądzicie o tym filmie i jak się zapowiada, bo ja jeszcze nie widziałem nic. Oprócz pierwszego zwiastunu. Wyjmujący z ciebie człowiek, Scott Lang. Jesteś Avengerem. No w sumie jest. Masz córkę. I zmarną. Okej, ona w więzieniu. To prawie jak ojciec, bo on też był w więzieniu. W pierwszej części. Dawałeś mnóstwo czasu. Jak ja. Ale możemy sobie nawzajem pomóc. Możemy sobie pomóc. Coś. Dobra, Kang. Kang leci. Niebieski hełm. Co za jeden? Jestem kimś, kto może ci dać to, czego potrzebujesz. O kurde, fajne. Śmieszny ten nos ma ten aktor. Nie wiem, jak on się nazywa, ale śmieszny ma nos. Taki właśnie, taki spłaszczony trochę. Jakby ktoś walnął go biurkiem i tak ten. Ale fajna maska. Czekajcie, jeszcze raz to. Kimś, kto może ci dać to, czego potrzebujesz. No, przyjemna maska. Mianowicie? Czas. Czy Kang manipuluje czasem? Potrafi zmieniać rzeczywistość. No to ma być kolejny Thanos, więc w czwartej fazie, czyli jako pierwszej, no to tak jak Thanos pojawił się tylko raz. Czyli w Lokim. Jego dwie wersje, jeden jako pomnik i drugi jako ta przyjezdna wersja. I mówił coś tam, że inne wersje przyjdą przychodzić, jak go zabiją, no i go zabiła. Tata, nie pamiętam jak ona się nazywa. Sylwii, no. Więc to są kolejne. Nie wiem, może jeszcze kilka Kangów przyjdzie, nie wiem. I niszczyć historię. O! Jemu nie wolno ufać. Mam w nosie, kim jest ten gość. Straciłem tak wiele. A dzięki niemu dostanę drugą szansę. Czyli pomoże mu, bo dostanie drugą szansę. No, logiczne. No to nie wiem, no. Ktoś przychodzi w jakimś w ogóle mieście opuszczonym, znaczy opuszczonym, w jakimś w ogóle mieście ten, Metropolii w Quantumanii, czyli w świecie minimalistycznym i ten, i ci oferuje coś. Czekaj, ja tu byłem? Nie. O, proszę. A dzięki niemu dostanę drugą szansę. Co jest? Wygląda jak macki Szumagorata. Nie, to nie był Szumagorat. Nie wiem, no tego z doktora Strange'a. Epoka dinozaurów. Ujmę to najprościej. O! Daj mi to, czego chcę. Inaczej twoje tak zwane życie skończy się. No, dobra metafora, nie? Ej, ładne ujęcie, fajne, podoba mi się. Ładne kolorki ma ten Kang, takie fioletowe i zielona peleryna, fajne. Tak niebieski hełm, taki kolorowy jest. Aktor też fajny jest, bardzo podoba mi się. Jakieś w ogóle nowoczesne technologie. Nie znam historii Kanga z komiksu, więc no niestety nie powiem wam. Wiem tylko, że jakieś krzesło miał do cofania się w czasie czy coś. Ale tylko tyle wiem, bo coś tam słyszałem na jakimś odcinku u kogoś. To wszystko przeze mnie. Wow. A to już było w pierwszym. Że się rozdwoi, znaczy rozpadnie się ten wielki ten, w ogóle jakieś inne wersje tego. Ant-Mana, o patrzcie, tu jest dużo wersji Ant-Mana, on się też rozpada na jakieś mniejsze. To chyba jest to samo ujęcie, co tutaj było. To takie, o proszę bardzo, to. No, to chyba jest to samo. Samo miejsce, nie wiem, chyba tak. Lepiej niech ona tego nie widzi. Przyrzekłeś mi coś. Nie no, ładnie, podoba mi. Fajne kolorki, fajne. Wszystko jest takie trochę przymglone w tym trailerze. Mam nadzieję, że w filmie będzie trochę mniej przymglone.
O kurde, co to jest? Dobra, czekajcie. Ale ładne kolorki, dużo, dużo kolorów, kolorowe jest. Czekajcie. O, skróty klawiszowe mi działają. Czy to jest modok? Czekaj. Małe rączki. Wielki łeb. Tu chyba zęby nawet są, a tu oczy. Jakiś kryształ na czole. Jakieś działko, chyba to jest modok, nie wiem. Okej, biją się. Chcesz ze mną wygrać? Wow, dostał w twarz. Yo, ale do. Czekajcie, ale fajną ujęcie. O, to było ładne. Czekajcie, patrzcie na to. Yo, ale mi się to podoba. Ale go walną. Nie, nie muszę wygrać. Możemy obaj przegrać. Możemy obaj przegrać. No, w sumie logiczne. No. Nie wiem, jak coś chce Kang od tego, od Datmana, no to ten, to to mogą ten, no to po prostu może mu nie pomagać, nie? Wtedy dla Kanga się nic nie zmieni, a on będzie miał przekichany. Nie wiem, słyszałem też jakieś plotki podobno, że niestety parę spoilerów mam. Słyszałem, że Ant-Man podobno umrze. Ant-Man podobno umrze. Także, no nie wiem. W sumie fajnie jakby umarł. Lubię Scotta Langa, ale aktora też lubię, nie pamiętam nigdy jak się nazywa. Ale fajnie jakby umarł, bo to by było ciekawe i pokazałby jego potęgę, tego Kanga, ale no... Ale nie wiem, pewnie tego nie zrobią. No jak znam Marvela, no to pewnie... Otóż te sceny... Możemy obaj przegrać! No on jest cały pokrwawiony, no nie wiem. Może umrzeć, nie wiem. Fajnie by było jakby umarł. Urozmaiciłoby to ten... O kurde! Co jest? Wow, patrzcie. O, czekajcie. Patrzcie, jaki kolorowiutki. O, patrzcie, jaki przyjemny. Zielone szaty, fioletowy, czekajcie, ja nie mam... Ja mam na 720, ale tu jest 1080 pikseli. Ja nie mogę, co ja robię? Czemu ja nie zauważyłem tego? Czemu mi się to przestawiło? Nie zawsze na najwyższej oglądam. Fioletowy, zielony i niebieski. Uf, ale fajnie to wygląda, taki metalowy trochę. Tu jakimiś promieniami niebieskimi strzela, ładnie to wygląda, podoba mi się. Ant-Man, czy tam był napis Avengers? Czekajcie. Ant-Man, nie, dobra, Ant-Man. Nie ma nic dalej. Dobra, czekajcie. No ciekawie, ciekawie, podoba mi się. Ładnie tutaj miasta jakieś. Jakiś ten. Jakieś epoka, jakieś różne krainy. No to Kwantomani. Ładne miasto bardzo, podoba mi się. Tu jakaś kula, nie wiem co to jest. Znaczy kula, nie wiem. No nie wiem, jakiś ten. Pierścienie, to mi przypominało trochę. Też słyszałem plotkę, że to są pierścienie jakby połączone z tym, z Shang-Chi, że jego pierścienie wysyłały w tej scenie po napisach sygnał, to jest to, co tam jest na początku, gdzieś tu. To jest właśnie to urządzonko, co wysyłało sygnał, więc nie wiem. Kang wygląda git, podoba mi się, ładną ma bardzo zbroję, taką kolorowiutką. Tutaj też jakiś obiekt. Tutaj strażnicy. Czekajcie, co? Czy to jest modok? Czekajcie, ja to sobie przewinę. O nie, ale mi zlagowało. O, 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 o. Zaraz będzie pełna klasa. Czemu ja tego nie zauważyłem? Jezu, ale mi się zimno zrobiło, jak to wyjdzie. Nie! Czemu ten modok tak wygląda? Nie wiem, no wygląda... Modok ogólnie jego postać jest strasznie głupia, no bo... Kurde, latająca głowa z... krótkimi nóżkami i rączkami, no to jest mega głupie i komiczne, ale to wygląda jeszcze bardziej komicznie, nie wiem, no. Nie wiem, w ogóle z maską wyglądał trochę lepiej, tam wyglądał trochę jak taki robot. To ujęcie bardzo mi się podoba, to są właśnie te chyba Ant-Many, dużo ich jest, złożone jakby w mrowisko, nie wiem, no tak się układają trochę jak mrówki, nie? Chyba jakieś innowady, nie wiem. Ta scena też fajna.
jak celuję. Dobra, kończymy odcinek. Mam nadzieję, że Was podobał. Napiszcie, co sądzicie o Kangu, o Modoku. Wiem, że wyszedł z Wiastun 6 dni temu, ale trudno, ale mam to gdzieś. Nagrywam teraz, bo miałem dużo roboty i nauki. Elo.